wszystkim witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na aktualne wydanie Board News. Cóż tam ptaszki ćwierkają, jakie newsy, zapowiedzi i pączkujące wręcz wydarzenia, niczym wiosna za oknem. Wszystko w dzisiejszym odcinku Board News zebrałam w całość, więc rozsiądźcie się wygodnie, ja za chwilę zaczynam. Natomiast zaproszę Was najpierw do oddawania głosów na Waszą ulubioną grę marca, bowiem już marzec nam się powoli kończy, więc zachęcam do głosowania. Czekają na Was trzy planszowe nagrody. Pierwsza to Nordgard Niezbadane Ziemie od wydawnictwa Czacha Games. Możecie również wygrać Mur Hadriana sponsorowany przez Księgralnię. No i do zdobycia również kupon na 200 zł, który będzie można zrealizować w sklepie Warbox. Dodam jeszcze dwa słowa, co działo się na On Table i tak jak ta wiosna nam pięknie rozkwitła, tak całkiem sporo dzieje się na kanale. We wtorki tradycyjnie o 19:30 kolejny live Board News. Tym razem bardzo fajni goście, czyli Gambit oraz Maciek Zaleplanszówki. Posłuchajcie sobie z odtworzenia, a w najbliższy wtorek już zapraszam na kolejny live. Zaprosiłam Maxowi kolejnych sympatycznych gości. W środę natomiast posłuchaliście od Michała o pewnej mrocznej, krwistej karciance. W czwartek uraczyłam Was tak na bogato propozycjami planszowymi w przedziale między 300 a 600 zł, kontynuując mój cykl i zaproszę Was jeszcze na kolejny odcinek, gdzie już naprawdę kwoty się takie posypią, że ho, ho, ho. Natomiast w piątek tradycyjnie, jak to w piątek, najnowszy odcinek premier, a w nim premiery, nowości i to, co zwykle w premierach dla Was przygotowuję. No a dzisiaj jest niedziela, więc oczywiście Board News wraz z newsami i nowinami sami posłuchajcie. Mam nadzieję, że i ten odcinek Wam się spodoba. Najlepiej pokazać to, zostawiając kciuki w górę, do czego Was bardzo serdecznie zachęcam, a teraz już zaczynamy. O Waszej miłości do gry Zaginiona Wyspa Arnak chyba nie muszę się specjalnie rozwodzić, bo praktycznie każda gra miesiąca, w ramach której głosujecie i wybieracie ulubione planszówki, tę miłość pokazuje. Tym bardziej nie dziwi mnie Wasze zainteresowanie właśnie ogłoszonym przez wydawnictwo Rebel najnowszym dodatkiem do tej planszówki, czyli Zaginione Ekspedycje. Co to rozszerzenie wniesie? Otóż pojawią się dwaj nowi literzy, nowe ścieżki na dwóch torach badawczych oraz wiele nowych artefaktów, przedmiotów, a także asystentów. Dodatek ten może być dodawany do gry podstawowej, ale też może stanowić część kampanii rozgrywanej solo lub też kooperacyjnie dla dwójki graczy. Tak na co dzień każdy z nas z pewnością jest kapitanem statku pod nazwą Moja kolekcja gier planszowych i decyduje, jakie planszówki te kolekcje powiększą, więc teraz też decyzja należy do Was, a Rebel tylko podpowiada, że możecie wcielić się w kapitanów, tym razem statków kosmicznych, w ramach przedsprzedaży, zamawiając sobie Gwiezdną Flotę, czyli najnowszą planszówkę od tego wydawcy. W trakcie rozgrywki w Gwiezdną Flotę będziecie mogli ulepszać swój statek i szkolić załogę. Każdy z członków Waszej załogi będzie miał unikalne role i także unikalne zdolności. Będziecie przemierzać więc kosmos, walczyć z niebezpieczeństwami i kończyć misje, które zwiększą Waszą reputację. Wszystko po to, aby zostać najlepszym kapitanem w galaktyce. W każdej rundzie tej gry będziemy rzucać odpowiednią pulą kości, następnie wybierzemy jedną kostkę, aby otrzymać przypisany do niej surowiec, a potem wykonać za jej pomocą akcję. Co jednak ciekawe, im więcej surowców pozyskamy, tym słabszą będziemy mieć akcję i odwrotnie. Wydawnictwo Rebel właśnie rozpoczęło przedsprzedaż gry Tiletum, gdzie opisane akcje i zbieranie surowców będzie właśnie wyglądało w ten sposób. W grze Tiletum gracze wcielają się w kupców wędrujących po Europie w epoce renesansu. Przed nami zatem pozyskiwanie surowców, wypełnianie kontraktów, inwestowanie w budowanie katedr oraz zdobywanie przychylności bogatych arystokratycznych rodzin. No to przyniesie nam prestiż, który doprowadzi nas ostatecznie do zwycięstwa. Wraz z rozpoczęciem i wręcz wybuchem wiosny za oknem, wydawnictwo Rebel ma też dla nas kilka wybuchowych propozycji. Jedną z nich jest rozpoczęcie przedsprzedaży na polską wersję językową gry Pakt z Diabłem, do której będziecie mogli zasiąść w szerszym gronie, bowiem jest to gra skierowana dla dokładnie czterech graczy. Jak owi gracze będą paktować z tytułowym Diabłem? W czasie rozgrywki każdy z graczy otrzyma sekretną rolę, od której będzie zależał jego styl gry. Możemy zostać od zwykłymi śmierdelnikami, bądź też kultystą, albo nawet samym diabłem. Niezależnie od roli, celem gry jest zdobycie największej liczby punktów, co będzie można osiągnąć poprzez zbieranie dóbr i budowanie budynków, które poza punktami zapewniają specjalne efekty.
Istotnym motywem rozgrywki jest wymiana dóbr między graczami. Ponieważ nie znamy ról innych graczy, może być to ryzykowne, bowiem diabeł i kultysta za wszelką cenę będą pragnęli zdobyć duszę, a śmiertelnicy wykorzystają je do zdobycia zasobów. A dodam tylko, że pochopne oddanie całej swojej duszy może zwrócić uwagę inkwizycji. Jak najlepiej przygotować się do wiosny, jeśli nie zbierając kwiaty, szczególnie te pachnące? Pachnący ogród mogliście zobaczyć, jak prezentuje się na stole i jak grać w tę karcianą grę w piątkowym odcinku premier, a sama gra czeka już na Was w sklepach, bowiem jest to zeszłotygodniowa premiera od wydawnictwa Rebel. W samej rozgrywce będziemy z ogrodu, czyli z kart leżących na stole, pozyskiwać je, aby ułożyć bukiety zgodne z kartami bukietów pragnień i nagród, co przyniesie nam punkty zwycięstwa. O wiosennych, kwiecistych zapowiedziach już Wam powiedziałam, więc teraz przyszedł czas na nieco zimy, chociaż prawdę mówiąc tej zimy w tej planszówce jest naprawdę sporo, gruba, lodowa i śnieżna pokrywa, która przykryła świat i o tym możecie przekonać się grając w grę D.I. Divided at Emperor, której polska wersja językowa została już zapowiedziana przez wydawnictwo Czacha Games. Jeśli natomiast posiadacie angielską wersję gry podstawowej, to swoją kolekcję możecie powiększyć o dodatek, którego kampania rozpoczyna się w najbliższy wtorek i w ramach tej kampanii będzie możliwy również do zamówienia dodruk gry podstawowej. Sam dodatek, jak twierdzi wydawca, ma być świetną propozycją dla graczy, którzy znają już dobrze podstawkę, ale chcą poznać nowe strategie, a także wyzwania. Oprócz nowych frakcji bowiem w najnowszym rozszerzeniu pojawi się nowy rynek wyposażenia, który dostarczyć ma 8 nowych kart, które to zaopatrzą wszystkich liderów w przydatne gadżety. Spodziewajcie się także nowego drona, także nowej katedry, która ma oferować ciekawe opcje strategiczne dla graczy i dodatkowo urozmaicić Wasze rozgrywki DI. Przed chwilą wspomniałam o kampanii najnowszego dodatku, a także dodruku gry podstawowej, a mówię tutaj o DI, Divided at Emperor od Ludus Magnus. Ta kampania będzie odbywała się na GameFound, natomiast jeśli zależałoby Wam jednak na polskiej wersji językowej gry podstawowej, to w następny poniedziałek, czyli 3 kwietnia, Czacha Games startuje z przedsprzedażą tej planszówki. Nieco więcej o samej grze możecie posłuchać w moim materiale i absolutnie nie musicie się przekopywać przez grubą warstwę lodu i śniegu. Zostawię Wam link w opisie poniżej. Kto z Was ma ochotę wybrać się do iście ekstrawaganckiego salonu gier retro na statku kosmicznym? Lord Eradicatus zaprasza, bowiem doczekaliśmy się wreszcie premiery dodatku Pulsar Tomat i jest to dodatek do Brzdęka w kosmosie, oczywiście od Lucrum Games. W pudełku tego rozszerzenia czeka na Was wspomniany salon gier. Poza tym w rozgrywce dobrze jest opróżnić skarbiec, a urobek wydać na czarnym rynku. Co jednak w tej grze najważniejsze, to oczywiście zdobyć najcenniejszy artefakt, a ten możecie pozyskać, wygrywając w grze na automatach. Jeszcze jedna iście słodka wiadomość od wydawnictwa Lucrum Games, szczególnie dla tych z Was, którzy w swojej kolekcji planszówek posiadają grę Dobry Rok. Jeśli macie ochotę spełnić swoje marzenia, to Lucrum ma dla Was pewną propozycję. Otóż będziecie mogli zaopatrzyć się w cały zestaw mini dodatków. Jeden z nich to Marzenia się spełniają, które wprowadzają do rozgrywki sekretne cele, których realizacja z pewnością będzie spędzać graczom sen z powiek, a kolejny to talenty, które wprowadzają do gry unikalne umiejętności graczy. Ta wiadomość z pewnością zainteresuje wszystkich miłośników gry Brzdęk. Wprawdzie kampania, która ma rozpocząć się 2 maja, dotyczy angielskiej wersji językowej, ale myślę, że wydawnictwo Lucrum Games podejmie się również polskiego wydania, a mowa tutaj o sequelu Clanka Legacy, tym razem Darkest Magic. Skoro już jestem przy zimowych klimatach, to wydawnictwo Alice Games ma również taką mocno mroźną propozycję. Mimo iż wiosna już się rozpoczęła, to Serce Zimy, czyli dodatkową zawartość w suplemencie Chwalebna Śmierć, będziecie mogli w ramach przedsprzedaży zamawiać już w kwietniu. Natomiast premiery tego rozszerzenia spodziewajcie się już na Pyrkonie, czyli w czerwcu tego roku.
różowe, bystre flamingi. Tym razem mają dla nas kosmiczną propozycję. Wydawnictwo Smart Flamingo zaprasza wszystkich lubiących gry dedukcyjne i współpracę, bo jest to również gra kooperacyjna, na wycieczkę w kosmos, a właściwie to do wsparcia kampanii ich najnowszej gry AI Space Puzzle, której kampania startuje 31 marca na platformie Wspieram To. O tej dedukcyjnej grze mogliście nieco więcej posłuchać w moich piątkowych premierach. Zachęcam, żebyście zerknęli, jak wygląda rozgrywka, gdzie nie możemy powiedzieć sobie właściwie ani słowa, ale jeden z graczy jako sztuczna inteligencja przy pomocy żetonów będzie podpowiadał pozostałym kosmonautom, jak dostarczyć odpowiednie klucze w odpowiednich kolorach, a czasem wartościach w odpowiednie miejsce na naszej planszy. Zerknijcie sobie do materiału, link do którego znajdziecie w opisie poniżej. Skoro wspomniałam o platformie Wspieram To, to pozostając wciąż na niej możecie zerknąć sobie na trwającą tam kampanię gry Ogniem i Mieczem, a więc przenosimy się do XVII wieku, gdzie w ramach rozgrywki będziemy mogli wcielić się w dowódców wojsk różnych państw europejskich właśnie z tamtego okresu. Ogniem i Mieczem. Edycja druga to historyczna gra bitewna, w czasie której będziemy używać figurek w skali 15 mm, które należy samodzielnie złożyć, a także pomalować. Zamiast planszy natomiast naszym polem bitwy będzie stół, który sami będziemy musieli zaopatrzyć w różne przeszkody i elementy. Tym, co charakteryzuje tę planszówkę, jest system wydawania rozkazów, a w porównaniu z pierwszą edycją tej gry, oprócz nowych zasad, wprowadzono specjalne tacki, na których umieszczone są nasze oddziały. Tematyka Brasa powraca, tym razem jednak są to dobre informacje od wydawnictwa Phalanx, które to informuje, iż rozpoczęło wysyłki poprawionych plansz, czyli tych bez rosyjskich napisów, do wszystkich osób, które zgłosiły reklamację. Ci z Was, którzy takie wadliwe plansze posiadają, a jeszcze tej reklamacji nie zgłosili, wciąż mogą to robić. W skali najbliższych tygodni właściwe, poprawione plansze mają do Was dotrzeć i coś czuję, że Bras masowo powróci na Wasze stoły. Ciekawa jestem, jak wpłynie to na Waszą ulubioną grę miesiąca. No cóż, o tym przekonamy się za miesiąc. Kampania gry Torgal w wersji planszowej, jak ogłosiło wydawnictwo Portal Games, ma wystartować 11 kwietnia, a więc za nieco ponad 2 tygodnie. Torgal w wersji planszowej ma być kooperacyjną przygodówką, która przeniesie nas do świata fantasy, który zawiera elementy z mitologii nordyckiej, legendy Atlantydy, a nawet z horroru. Gra składa się z 7 samodzielnych scenariuszy, które będziemy rozgrywać osobno, gdyż nie tworzą one kampanii. Dodatkowo w pudle znajdziecie również księgę map, a także księgę opowieści, karty, żetony i figurki postaci. Kto z Was poza komiksami chciałby mieć również planszówkę z tego uniwersum? Figurki różnej wersji Ediego z Iron Maiden będziecie już niedługo mogli wykorzystać, grając w Wasze ulubione planszówki, wydawane oryginalnie przez wydawnictwo Cool Mini or Not, a w Polsce w dużej mierze przez wydawnictwo Portal Games. To też właśnie Portal informuje, iż pliki zostały już wysłane do drukarni i wszystko wskazuje na to, iż ten pakiet 3 pudełek z figurkami, a także komponentami dołączonymi do danej wersji figurki powinny pojawić się zgodnie z planem. A do jakich gier będziecie mogli dołączyć Ediego? Otóż do całej serii Zombicide, do Cthulhu Deathmate Die, Massive Darkness czy choćby Ankh, Bogowie Egiptu. Dzisiejszy odcinek zdecydowanie przejęła wiosna, a jak wiosna, to robi się zielono. No i właśnie takie zielone światło otrzymało wydawnictwo Portal Games i natychmiast się pochwaliło. Na co otrzymało to zielone światło? Otóż na możliwość dodruku dodatku do Podwodnych Miast, a więc zdecydowanie nie będzie tu sucho, chociaż to gra Wladimira Suchego. Nowe odkrycia, czyli rozszerzenie do gry Podwodne Miasta, zawiera 8 trójwarstwowych planszetek gracza, w tym 4, które są zupełnie nowe i które oferują też nowe warianty rozgrywki. Będzie tam również 10 zielonych metropolii z unikatowymi premiami, a ich zastosowanie zmienia się w zależności od rozgrywanego wariantu gry, co nadaje grze nowej głębi, jak zapewnia wydawca. Kto nie może się doczekać rozszerzenia, kto ma Podwodne Miasta, z pewnością niedługo zanurkuje ponownie. Skoro już jestem przy wydawnictwie Portal Games, to teraz kilka informacji, które z pewnością ucieszą wszystkich fanów Neuroshimy
heks, moi drodzy. Od czego tutaj zacząć? Może zacznę od gier. Otóż Portal Games poinformował o nowym dodatku do Neuroshimy Hex, unikalne armie przygotowane specjalnie na potrzeby cyfrowej wersji gry, a także kampanię Moloch, ucieczka z miasta maszyn do fabularnej wersji tej gry. Ucieczka z miasta maszyn to jest przygoda, która w całości rozgrywana jest w Seattle, czyli głęboko na terytorium Molocha. I to ma być spojrzenie na świat Neuroshimy, jakiego jeszcze nie było. Bohaterowie wędrują przez krainę maszyn, odkrywają jej sekrety i pokonują rozmaite niebezpieczeństwa, dowiadując się równie wiele o świecie maszyn, co o sobie samych. A zatem wszyscy fani Neuroshimy Hex, którzy dotychczas zadawali sobie pytanie, jak to jest za linią frontu, otrzymają odpowiedź i to w rozbudowanej kampanii, o czym zapewnia Portal Games. Cóż za świetne wiadomości płyną od wydawnictwa Portal Games, szczególnie ucieszą się wszyscy miłośnicy post-apo, moi drodzy. Na początku rozgrywki w najnowszą grę od Portal Games będziecie zarządzać grupką osób i otrzymacie raptem kilka zasobów. Natomiast w czasie gry, w każdej rundzie, będziecie musieli planować, gdzie wysłać swoich robotników, aby wykonać przeróżne zadania, takie jak na przykład wypełnianie misji w ruinach Moskwy, zbieranie paliwa, żywności czy też części zapasowych. Będziecie także ratować ocalałych, będziecie uczyć się nowych umiejętności, no i budować bazy. Ta europlanszówka, jak zapewnia wydawca, oferuje wiele różnych sposobów na osiągnięcie zwycięstwa, a w trakcie rozgrywki wydarzenia i karty dyrektyw końcowych mają wprowadzić zmienność i zagwarantować regrywalność. Już niebawem będziecie mogli spróbować pod swoją wodzą zjednoczyć Irlandię. Jak informuje wydawnictwo Portal Games, swojej najnowszej zapowiedzi jeszcze z Portalconu, czyli gry Brian Boru, spodziewa się już w Polsce w swoich magazynach na przełomie marca i kwietnia, więc już za moment, a to oznacza, że niebawem możecie spodziewać się jej premiery. Przypomnę Wam tylko, że Brian Boru to strategiczna gra, w której będziecie dążyć do zjednoczenia Irlandii, a wszystko dzięki potędze, sprytowi i małżeństwu. W czasie gry będziecie więc budować klasztory, aby poszerzać swoje wpływy i zdobywać poparcie w miastach i wioskach w całej krainie. Mam jeszcze dla Was premiery dwóch gier, obie gry od wydawnictwa Egmont. Jedna to szybka gra imprezowa, a druga gra kafelkowa, czyli Pitagoras oraz reakcja łańcuchowa. O obu tych grach mówiłam nieco więcej w nie tym, a poprzednim odcinku premier, ale spokojnie, nie musicie szukać, zostawię Wam link jak zawsze dla wygody w opisie poniżej. Zerknijcie sobie. Jeśli chodzi o Pitagorasa, to szybka imprezówka dla od 2 do 6 graczy, w której gracze będą musieli dokonywać jak najszybszych obliczeń matematycznych, a więc jeśli liczyć potraficie, to tutaj sprawdzicie swoje umiejętności. Reakcja łańcuchowa natomiast to gra dla od 2 do 4 graczy, w której będziecie układać kafelki z pasującymi do siebie symbolami po to, aby wywołać tytułową reakcję łańcuchową. Jak ona wygląda, odsyłam do swoich premier, tam dokładnie ją zobaczycie. Kto z Was lubi budować talie, a kto z Was lubi rozbudowywać swoje kolekcje, szczególnie jeśli chodzi o karcianki, z całą pewnością zainteresuje Was informacja od wydawnictwa UV Games, iż już w sklepach czeka na Was najnowszy dodatek do deckbuildingowej gry Dominion i tym razem możecie go zdobyć, bo zdobycze już w sklepach. Jak wygląda zawartość? Odsyłam Was do swoich poprzednich premier, bo już te 500 kart Wam pokazywałam i opisywałam, cóż zdobycze nowego wnoszą do Waszych rozgrywek. Teraz proszę nie oszaleć na wieści od wydawnictwa Galacta, natomiast ci z Was, którzy jeszcze nie posiadają gry Posiadłość Szaleństwa, będziecie mogli naprawić ten błąd, bowiem Posiadłość Szaleństwa w ramach dodruku, o którym informuje wydawnictwo Galacta, powraca, moi drodzy. A zatem wszyscy fani Cthulhu z pewnością już zacierają rączki. Przypomnę tylko, że Posiadłość Szaleństwa to taka planszówka, która mocno przepełniona jest grozą, a tę grozę dość fajnie oddaje aplikacja. Jest to gra kooperacyjna dla od 1 do 5 graczy i gracze wcielają się w niej w badaczy tajemnic, odwiedzają mroczne zakamarki nawiedzonej tytułowej posiadłości w Arkham oraz innych złowieszczych miejsc, aby odkryć niezwykłe sekrety, rozwiązać łamigłówki i przede wszystkim stawić czoła zagrożeniom nie z tego świata.
Na koniec dzisiejszych newsów tradycyjna top 5 najbardziej gorących newsowych wiadomości, jakie na Board News wzbudziły Wasze największe zainteresowanie. I na miejscu 5 znajduje się zapowiedziany start kampanii gry AI Space Puzzle od wydawnictwa Smart Flamingo. Przypomnę tylko, że startuje 31 marca, więc już za moment. Czwarte miejsce to aktualizacja związana z dodrukiem podwodnych miast, a konkretnie dodatku do tej gry od Portal Games. Trzecie miejsce to bardzo fajne promocje przygotowane przez nasz partnerski sklep Księgralnia z okazji Dnia Tolkiena, więc warto nas czytać, aby Was takie newsy nie ominęły. Drugie miejsce, moi drodzy, to zapowiedź dodatku do zaginionej wyspy Arnak i równie zaginionej ekspedycji, i to jest news od wydawnictwa Rebel, a na pierwszym miejscu znalazła się zapowiedź tegorocznej edycji festiwalu Alegramy, który będzie odbywał się 18 i 19 listopada i o tym mogliście posłuchać na cotygodniowym live Board News. W tym tygodniu również zapraszam Was w imieniu Maxa na wtorek na 19.30, bo będą kolejni bardzo, bardzo sympatyczni goście. Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałam Wam pokazać aż 3 gry edukacyjne, a pierwszą z nich będzie Safari Park Junior z serii Smart Games, która przeznaczona jest dla młodszych odbiorców, bo zagramy w nią już od 3 roku życia. Gra ma ogólnie duże elementy gumowe, także jest bezpieczna dla młodszych graczy. W grze naszym zadaniem jest układanie zwierzątek na planszy tak, aby były one identyczne z obrazkiem na karcie zadania, które oczywiście mają różne poziomy trudności. Pamiętać jednak trzeba, że nie wszystkie zwierzątka wszędzie mogą wejść. Między innymi lew nie lubi wody, słonie potrafi spinać się na skały, a żyrafy są za wysokie, by zmieścić się pod drzewami, wobec czego nieraz trzeba dłużej pokombinować, aby znaleźć rozwiązanie zagadki. W pudełku znajdziemy 60 takich zadań, które zajmą nasze pociechy na dłuższy czas. Jednocześnie nasze pociechy zdobędą umiejętności i wiedzę przy zabawie. Kolejną pozycją, która rozrusza Wasze szare komórki, jest reakcja łańcuchowa, która przeznaczona jest dla dzieci szkolnych, bo zagramy w nią już od 8 roku życia, od 2 do 5 osób. Także świetnie się nada na przerwy, bo zagramy w nią jakieś 20 minut maksymalnie. W grze znajdziemy 90 kwadratowych kafelków, 20 żetonów bonusowych oraz 4 tajne żetony koloru. Przed rozpoczęciem gry gracze losowo rozkładają płytki w układzie 8x5 i otrzymują kartoniki z punktacją za określone szeregi cyfr. Gracz w trakcie swojej tury dodaje kafelki do kolumny od góry układu, a następnie sprawdza, co się łączy z każdej strony. Dopasowane kafelki zdejmujemy, a następnie przemieszczamy wszystkie nad nimi, aby zapełnić puste miejsce i sprawdzić nowe połączenie. Gra kończy się, gdy kafelki się wyczerpią lub gdy któryś z graczy wyda ostatni kafelek z ręki albo usunie kolumny z modułowej planszy gry. Podwójnie liczymy tylko kartoniki wyciągnięte z układu w danym kolorze. W tej grze wygrywa gracz, który najwięcej zdobędzie punktu zwycięstwa, a w przypadku remisu osoba, która najwięcej kafelków zebrała podczas gry. Ostatnią na dziś grą jest Pitagoras, który rozgrzeje Wasze szare komórki do czerwoności. To wyzwanie dla dzieci od 8 roku życia, które lubią połączyć logikę i matematykę. 3 poziomy trudności, specjalne kości i 5 kart. Oto cały arsenał, z którego korzystają gracze. Na początek układamy 5 kart na stole, a następnie rzucamy 2 kośćmi. Naszym zadaniem jest połączenie kart w taki sposób, aby suma z wyników kości była osiągalna poprzez dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie. Gracz, który jako pierwszy poda poprawne działanie, zbiera wszystkie karty. Aby zdobyć punkty, warto stworzyć jak najbardziej skomplikowane działania, aby każda karta na koniec dała nam 1 punkt zwycięstwa. Gra trwa tak długo, dopóki nie będziemy mieli jak wyłożyć do 5 kart na stole. I podsumowując już, Pitagoras jest świetną pozycją dla dzieci, które uczą się matematyki, bo rozwija umiejętności matematyczne poprzez super zabawę przy planszówce. Hejże, tu Michał. Część z Was była ostatnio zaskoczona moją utratą futra na wiosnę, więc aby nie wprowadzać takiej terapii szokowej, zróbmy dzisiaj oficjalnie ostatni odcinek z brodą. Do dzieła! Jak zapewne część z Was zauważyła, lubię uniwersalne podręczniki do RPG-ów, których treści przydadzą się do tworzenia scenariuszy w rozmaitych systemach i settingach. Nie inaczej jest w Delazy DM's Forge of Foes, pomimo tego, że bazuje on na 5. edycji DD-ków. Treści, jakie tutaj znajdziecie, omawiają takie aspekty jak na przykład odpowiednie budowanie historii, aby potwory, które do niej wrzucicie, nie wydawały się losowo dodane, albo tworzenie ciekawych walk, które dadzą waszym graczom więcej opcji niż klasyczne
to ja go tnę. Nie zabrakło tu również rozdziału poświęconego temu, jak stworzyć własne potwory albo gdzie szukać inspiracji. Oprócz tego mnóstwo innych tabel, tipów i trików, a wszystko oprawione klimatycznymi grafikami. Ze strony kampanii możecie pobrać 30-stronicowego PDF-a na próbę, a czas na wsparcie pełnej wersji elektronicznej lub fizycznej macie do 31 marca. Skoro już mówimy o walkach, przenieśmy się w nostalgicznej podróży do czasów, w których uliczne bójki były dla nas codziennością. Street Fighter V Champion Edition Legends to kooperacyjna gra dla 1-4 graczy, w której wcielicie się w znanych z gry komputerowej bohaterów, starających się zrobić porządek na przepełnionych bandziorami ulicach. W trakcie rozgrywki oprócz taktycznego poruszania się po mapie będziecie zagrywać karty przypisane do poszczególnych umiejętności waszej postaci, a następnie rzucać kośćmi, aby sprawdzić, czy wyprowadzony atak powiódł się. Każda zagrana karta ma na sobie ikony kombosów, które będziecie mogli wykorzystać w dowolnym momencie, nawet w turze innego gracza, aby odrzucić daną kartę i wyprowadzić kolejne ciosy. To, czego nie było w grze komputerowej, a tutaj z pewnością przypadnie wam do gustu, to rozwój postaci, a konkretniej jej umiejętności, tak aby ikoniczny Hayuken był jeszcze potężniejszy. Aby to zrobić, będziecie musieli pokonywać przeciwników i wypełniać cele misji. Grę możecie przetestować na Tabletop Simulator, a jeżeli chcecie ją wesprzeć, musicie być szybcy, jak na ulicy, kiedy nadjeżdża samochód, gdyż czas na decyzję macie do 28 marca. To tyle na dziś. Dzięki i do bezbrodatego. Dzisiaj w dziale promocji myślę, że rozstrzygnę nie jeden spór, a nawet dwa. Moi drodzy, partnerski sklep z planszówkami i książkami również, czyli Księgralnia, przygotowała jak co tydzień dla Was promocję. Tym razem dotyczy ona zestawu gry Spór o Bór, a także Spór o Bór dwójeczka, czyli dodatku na tamę marsz, moi drodzy. No i taki zestaw dwóch gier będziecie mogli kupić w promocyjnej cenie. Szczegóły znajdziecie jak zawsze w opisie pod tym odcinkiem Board News, więc tam Was serdecznie odsyłam i zapraszam. W dziale wydarzeń dzisiaj będzie się działo naprawdę sporo. Zacznę od informacji od wydawnictwa Ravensburger, które to ogłasza start Mistrzostw Polski w grę Puerto Rico. Sama gra w nowej odsłonie powraca, a więc możecie sprawdzić swoje umiejętności. Przed nami, moi drodzy, 40 eliminacyjnych turniejów, które będą odbywały się w całej Polsce. Wielki finał natomiast przewidziany jest na planszówki w Spodku 10 września. I teraz uwaga, uwaga, za pierwsze miejsce Ravensburger przygotował voucher do Empiku na 10 tysięcy złotych. Drugie miejsce to 2 tysiące do wydania, a zwycięzca trzeciego miejsca otrzyma 1000 zł, a więc orety, zwycięzcy naprawdę w planszówki się obkupią. O dokładnych informacjach, czyli miejscach, datach turniejów poczytacie sobie w naszym newsie. Odsyłam Was serdecznie na stronę www.ontable.pl, gdzie codziennie newsy na Was czekają. Kto z Was, moi drodzy, nie ma pomysłu, jak spędzić 22 albo 23 kwietnia i być może nie ma zbyt daleko do Lublina? Słuchajcie, moi drodzy, po raz pierwszy będzie odbywać się właśnie wtedy festiwal 3K6 i jest to oczywiście festiwal planszówek, więc setki gier, które na Was czekają. Najlepsi mistrzowie gry RPG, jak zapewniają organizatorzy, stoiska czołowych wydawnictw, goście, którzy podzielą się swoją wiedzą i mnóstwo dodatkowych atrakcji. Więc jakże by nie jechać, kierunek Lublin 22 i 23 kwietnia. W dziale wydarzeń wydawnictwo Portal Games ma coś zupełnie unikatowego dla wszystkich fanów Neuroshimy Hex. Moi drodzy, poza zapowiedzianymi nowościami możecie spodziewać się, iż 29 kwietnia w różnych miastach na terenie całej Polski odbędzie się event, który zapowiada mistrzostwa w tę grę. A zatem jednocześnie w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Bielsku Białej, Katowicach, Warszawie i też innych miastach odbywać się będzie NSCon, w ramach którego odbędą się turnieje eliminacyjne Neuroshimy Hex, a nowi gracze będą mogli poznać zasady w tę grę. Poza eliminacjami do Mistrzostw Polski, Portal Games ma zamiar sprawdzić również Waszą wiedzę na temat tej gry, ale będziecie mogli również wziąć udział w sesjach RPG. Jeśli byliście w miniony wtorek na live Board News, którego jednym z gości był Maciek ze sklepu Ale Planszówki, to z pewnością znacie już ten news. Natomiast jeśli gdzieś ta informacja Wam umknęła, to tylko przypomnę, że
18 i 19 listopada w tym roku będzie odbywać się druga edycja festiwalu Ale Gramy, bowiem ta pierwsza edycja wyszła naprawdę wyśmienicie, a więc teraz zapowiada się coś jeszcze większego, no i na bieżąco będziemy Was informować, czego możecie się spodziewać, bo do listopada jeszcze trochę czasu zostało. Jak wspomniałam Wam na początku, dzisiejszy dział wydarzeń będzie wręcz pączkował w kolejne ogłoszenia i zaproszenia, niczym właśnie pączki na wiosnę. Kolejne eventy wykwitają i to mnie bardzo cieszy. Teraz zaproszę Was do Hali Expo w Warszawie. 15 i 16 kwietnia będą odbywać się tam bowiem warszawskie targi fantastyki. Co istotne, bilety na ten event możecie w ramach przedsprzedaży kupić do 11 kwietnia. Jeśli Was to interesuje, to linka zostawię Wam w opisie. Na samych targach fantastyki czekają na Was oczywiście fantastyczne rzeczy, między innymi unikatowe rękodzieło, biżuteria, książki, no i oczywiście planszówki. Kto z Was, moi drodzy, ma w planach wybrać się na tegoroczny i pierwszy zarazem RebelCon? Przypomnę Wam, że odbywać się on będzie 22 i 23 kwietnia. Może już kupować bilety na ten event, bowiem przedsprzedaż ruszyła. Jeśli jesteście zainteresowani, linka znajdziecie w opisie poniżej. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Dzięki serdeczne, moi drodzy. Życzę Wam tak samo dużo słońca, jak i ciekawych planszówek na Waszych stołach. Miłej niedzieli. Mam nadzieję, że w tym całym biegu zostawicie mi jeszcze kciuka w górę, o ile oczywiście ten odcinek Wam się podobał. Jak macie ochotę i chwilę dłużej czasu, to chętnie poczytam Wasze komentarze. Tymczasem spędźcie miło czas w gronie najbliższych przy jakiejś fajnej planszówce. No i do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć!